To teraz. ja bym cię poprosił o to, bo powiem tak, prawdopodobnie podzielimy tą audycję na dwa odcinki No bo będzie i ten tego pierwszy odcinek koło. będzie o twojej ścieżce emigracyjnej dotąd, do teraz, a tą drugą część zrobimy jako tą moją drogę do przebudzenia, czyli zaczęlibyśmy od tego patrzenia w gwiazdy i tych twoich snów. Okej, no to zaczynam. Jak miałam może 4 latka, spałam w takim plecionym łóżeczku wiklinowym i obudziłam się w nocy, bo przy moim łóżeczku stała jakaś postać. I ja nie bałam się, bo jeszcze w tym pokoju spały dwie moje siostry, starsza ode mnie, jedna 5, jedna 4 lata. I ja się obudziłam i ta postać stała przy moim łóżeczku i patrzyła na mnie. A ja no, ani się nie wystraszyłam, no, ja myślę, że to była jakaś istota pozaziemska, po prostu, że ja się nie bałam, no to technologia im to zrobiła, żebym ja krzyku nie narobiła, nie wystraszyła się. I po pewnym czasie ta istota wyciąga do mnie tak ręce, jakby mnie chciała wziąć na ręce. A ja odwróciłam głowę tak w drugą stronę, i za chwilę patrzę, już tej istoty nie ma. O. I nie wiem, co to było. Potem, jak już miałam tak 5, 6, 7 lat, już chyba do szkoły chodziłam, jak się robiło ciemno na dworzu, to ja brałam jakiś kocyk czy chodniczek, szłam na podwórko, kładłam się na trawie i patrzyłam w gwiazdy. I tak mnie to interesowało. Byłam taka zachwycona, i mniejsze, i duże. Ja wtedy nie miałam pojęcia ani o galaktykach, ani o konstelacjach gwiezdnych, ani gwiazdozbiorach, ani o planetach. No, ale tak uwielbiałam patrzeć. Czasem gdzieś tam wysoko jakieś światła migały, że to może samolot na ten. I aż mnie musieli wołać na kolację, żeby przyjść do domu i to. Nie wiem, czy słuchałaś mojej spowiedzi, ale ja miałem to samo. Dlaczego ja to robię? Mhm. Nikt z mojego rodzeństwa tak się nie zachowywał. Nie pytali cię. Ale potem, jak już byłam taką nastolatką, to miałam znów takie sny, że jak się ciemno robiło, wychodziłam na podwórko i patrzyłam na niebo. I widziałam tak przeróżne kształty, ja wtedy nie wiedziałam, co to jest. Ale teraz wiem, że to były statki kosmiczne, przeróżne kształty, i okrągłe dyski, i cygara, i trójkąty, i prostokąty, i rąby jakieś. I tak one przesuwały się po niebie, jeden obok drugiego, i tak pięknie pulsowały kolorowymi światłami. I ja tak uwielbiałam patrzeć na to, bo to było takie inne. To było takie dla mnie... No inne niż w ogóle rzeczywistość. Nie wiem dlaczego, no teraz wiem, dlaczego miałam te sny. Potem na przykład mam taki sen, że, ale już tutaj w Kanadzie te sny powtarzały się. Mam sen, że jestem gdzieś na jakimś placu, ale to nie była ziemia, ani drzew nie było, ani domów. I taki ogromny plac, i taka ziemia, taka brązowawo czerwonawa, i stoi na tym placu tłum ludzi. I ja tak dochodzę do tych ludzi, a wszyscy patrzą w niebo. I ja tak dochodzę i patrzę, na co ci ludzie patrzą tak do góry? I ja podnoszę głowę, patrzę, a tam jest ogromny dysk. Wow. Rotating, tak, w jednym miejscu, na jednej wysokości obracał się, powoli. Jaki to był? Ja spojrzałam tak i mówię tak do siebie. O, oni nie wiedzą, co to jest, a ja to znam.
Lucja, kiedy to było i powiedz, w którym miejscu, jeszcze raz. To ja nie wiem, w jakim to miejscu było, ale już tu w Kanadzie miałam ten sen. W Kanadzie. A... Już tutaj, w tym budynku. Ja tu mieszkam 25 lat. Już w tym budynku? Już w tym budynku. Czyli prawdopodobnie jakieś ile? 10 lat temu? Nawet może więcej. Aha, okej. Okay. Potem znów miałam takie sny, że jestem, że jestem w Warszawie. Przyjechałam do Warszawy. Już 10 razy byłam w Polsce na te 33 lata. I jest wieczór, idę ulicą, na Woli moja siostra mieszka, zawsze u siostry jestem. I idę ulicą Górczewską, skręcam w Olbrachta i na rogu była taka kwiaciarnia i kiosk i stoi tłum ludzi. Grupa ludzi stoi i patrzą w niebo, a jest już ciemno. I to ja dochodzę i tak patrzę, mówię, co ci ludzie tam patrzą do góry. Ja patrzę, a tam niedaleko jest piękny dysk, stoi w miejscu i pulsuje światłami. I ci ludzie tak patrzą, nie wiedzą, co to jest. A ja zobaczyłam i mówię, a ja to znam, oni nie wiedzą, na co patrzą. Czyli to się powtarzało, ten obraz tego dysku. Powtarzało się. I potem, jak już, pierwszy komputer kupiłam chyba w 2001 roku. I Janusz Zagórski otworzył swój kanał na YouTubie i Roman Nacht opowiadał, zresztą mam kontakt z panem Nachtem, opowiadał swoje doświadczenia i swoje przygody, opowiadał o tych obcych. Mnie to tak zafascynowało, że ja nie opuściłam żadnego, po trzy razy oglądałam. I potem... Co ja potem zaczęłam? No i tutaj ten temat mnie zawsze interesował, więc teraz powiem tak krótko. Już tutaj na tym mieszkaniu, bo 20 lat mieszkałam na 7 piętrze, to jest ostatnie piętro, miałam taki duży balkon jak taras, i miałam lornetkę i obserwowałam co noc niebo różne, widziałam światła, nawet widziałam konstelacje Plejadis, te 7 gwiazd. Widziałam, jak przy dobrej pogodzie gwiazdozbiór Oriona, ten 3 gwiazdy w pasie Oriona na ten. Patrzyłam w niebo, czasem widziałam jakieś dziwne światła, ale wtedy tak jeszcze nie... Nie zwracałaś uwagi. Nie zwracałam uwagi, ale co mnie zmobilizowało? Tutaj, po 20 latach przeprowadziłam się na trzecie piętro. Już nie mam takiego widoku nieba z każdej strony, ale mam na wprost. No i Roman Nacht nazywał tych... kosmitów, bracia i siostry. No tak. To był 2000, to ciekawe, był 2000, ja w 2017 roku się tu przeprowadziłam od stycznia, no to już piąty rok mieszkam. I był 7 lipiec, 7 dzień, 7 miesiąc, 2017 rok, jakoś siedziałam długo, nie mogłam spać i wzięłam swój tablet, wyszłam na balkon i tak mówię, no, bracia i siostry, ja tak dużo o was wiem, ja się was nie boję. Ja wiem, że wy krążycie nad naszym na naszym niebie, macie swoje statki, że obserwujecie nas. Dajcie mi znak, tyle tysięcy ludzi już doświadczyło, widziało wasze statki i miało kontakt. Ja się nie boję, dajcie mi znak. I w pewnym momencie na moim tablecie pojawia się kula światła. Jak na tablecie? Na moim tablecie takim... Ale fizycznie pojawiło się, czy na obrazie tam? No na tablecie, bo ja na niebo miałam skierowane. Okej, okay. Aha, i ty widziałaś poprzez ten tablet, że coś tam się pokazało. Na moim tablecie, rozumiem. Ale zobacz, jak mnie zmanipulowali. Tak, żebyś... I ta kula światła zmieniała kolory, wirowała tak. I zrobiłam 7 zdjęć, znikło. Ale patrz, jak mnie zmanipulowali, że ja ale te zdjęcia znikły? Zobaczyć poza tablet, co to jest to światło. Tak. To jakby mnie ktoś zabronił. I te zdjęcia ci znikły? No, miałam na tablecie. Miałam niebieską, pomarańczową, żółtą, białą i to.
Ale masz je dalej? Wiesz co, skasowałam przez pomyłkę, bo zrobiłam reset tableta. Ale na drugi dzień jedno zdjęcie takie pomarańczowej tej kuli, to była duża kula, jak pełni, księżyc w pełni, wysłałam do naszych lokalnych wiadomości CP24. Aha. I napisałam, że robiłam zdjęcia nieba w nocy i że taka kula mi się pojawiła i że to, więc oni mi szybko odpisali natychmiast, żeby podali numer telefonu, żeby zadzwonić za 3 dni, oni to zbadają i mi powiedzą. A że ja od 12 lat nie oglądam telewizji i nie mam kabla, no to oni pokazują na Ale ty tego nie widziałaś. Nie widziałam, ale i nie dzwoniłam, bo ja już wiedziałam, co to jest. Mało tego, parę dni po tym, jakimś czasie, odkryłam, że mam w prawej nodze, w łydce, implant. Bo ja oglądałam jeszcze na YouTube takie filmy Tajemnice UFO, były w odcinkach. I na jednym, nawet mam na moim historii na YouTubie ten odcinek, to był odcinek 6. Lekarz w Stanach, Roger Lear, on było pokazane, jak on usuwa takie implanty z ludzkiego ciała. I to badane, ten implant był badany w paru laboratoriach i oni powiedzieli, że to nie jest z naszej planety. O-o. Że ja już wiedziałam, że to jest implant, bo to jest pod skórą, taki ciemny, trochę większy jak ziarko ryżu. Ty go widzisz? Czuję pod ręką. Czujesz. I widać go pod skórą. Mało tego. I zastanawiały mnie te siódemki, dlaczego 7 miesiąc, 7 dzień 2017 i tylko 7 zdjęć. No ale odpuściłam sobie to. 2018 rok, 12 października. Leżę w łóżku w mojej sypialni i widzę, jestem unieruchomiona. Nie mogę mówić, nie mogę oczu otworzyć. Obudziłaś, nie mogę spałaś się i obudziłaś się, czy nie zasnęłaś jeszcze? Oni już mnie przywieźli ze statku, już mnie zaczipowali. I widzę jeden taki bardzo brzydki, chudy, taki wielkie oczy przy łóżku stoi przy mojej głowie i dwa takie małe, może 1,20 m. To te bioroboty są, te szaraki takie, wiesz. Przy łóżku tak zwrócone twarzami do siebie, jakby oni telepatycznie się komunikowali. I ja chcę, i jakaś przez okno wpada niebieska światła. I ja chcę powiedzieć, wyłączcie to światło i wynoście się stąd. Nie mogłam mówić, nie mogłam się ruszyć. A czyli czuła się sparaliżowana. Byłam unieruchomiona. Potem drugi raz chciałam to powtórzyć, nie mogłam powiedzieć. Nie wiem, jak długo oni stali, czym oni mnie obserwowali. W każdym bądź razie, jak już ich nie widziałam, to ja nie od razu doszłam do siebie. To trwało parę minut, zanim mogłam rękami, nogami poruszyć się, przewrócić na ten, otworzyłam oczy i tak leżę i mówię tak, oni tu byli, ja ich widziałam. Ale po co? Czego oni chcą ode mnie? No nic, doszłam do siebie, poszłam do łazienki i zwykle patrzę, która godzina, bo mam zegar na ścianie. Jakby mi ktoś zabronił zobaczyć na zegar, sprawdzić, która godzina. No nic, położyłam się z powrotem, wstałam o 9 i tak leżę i mówię, oni tu byli, bo ja ich widziałam. Po jakimś czasie i potem zaczęłam opowiadać znajomym, że miałam takie spotkanie. Po jakimś czasie ja pod prysznicem czuję, że ja mam z lewej strony, poniżej pasa, coś takiego twardego, jakby coś wystawało. I nawet w lusterku tyłem nie mogłam sobie zobaczyć. I wiedziałam, że to jest implant. Wiedziałam, że to jest implant. To było wielkości takiej ziarka słonecznika, ale w tej łupince. Mówisz, że było i mówisz, że czyli ktoś to wyjął, tak? Teraz
dzień przed Wielkanocą zawołałam koleżankę ze skalpelem, miałam spirytus, mówię, wytnij mnie to, bo jeszcze ci powiem co. Jeszcze ci powiem co, jak w 19 roku leciałam do Polski i ja sobie biorę wózek, taki wheelchair, bo ja od operacji po guza mózgu miałam niedowład, mam lekko jeszcze mam niedowład nogi. Chodzę, sama sobie radzę, ale masz utrudnione masz. Tak. No i biorę sobie wózek, to nic nie kosztuje. I w tamtą stronę na wózku mnie przewieźli, ale jak wracałam z Polski, to z tego wózka musiałam zejść. Cztery razy mnie cofali przez tą bramkę, bo piszczało. Mm-hmm. Zegarek zdjęłam, nawet plastikową opaskę z włosów zdjęłam, pierścionki, wszystko kazali mi, nic nie miałam i piszczy. No już puścili mnie, ale nie... Ja się domyśliłam, co to piszczało, ale nie mogłam powiedzieć, bo by mnie może... No tak. W każdym bądź razie chodziłam... Poszłabyś na osobistą kontrolę. Chodziłam z tym do teraz, do dzień przed Wielkanocą, w sobotę przed Wielkanocą zawołałam taką koleżankę, która jest pielęgniarką, miałam spirytus, przyszła ze skalpelem, mnie to nadcięła skórę i to wycisnęła i to było takie w czarnej takiej osłonie, coś takiego dziwnego jak plastik, jak coś na ten... To była taka dziura w ciele, że ona takie do uszu patyczek w spirytusie namoczyła, żeby to zdezynfekować, to pół patyczka tego weszło. O, wow. I to mnie, bo to już mi przeszkadzało nawet w siedzeniu, uwierało. Czyli gdzieś się to wydostało na górę. Ale wiesz co, od kiedy ja zaczęłam opowiadać o tym zdarzeniu, że mnie odwiedzili, od tamtej pory mnie, nie wiem czy ja w głowie czegoś nie mam, bo od tamtej pory ja jak już usypiam, to czuję takie ze dwa razy, jakby ktoś mnie głowę skanował. O-o. Taki dźwięk metaliczny nad głową. Mm-hmm. I co jeszcze? Jak już usnę, to jest dalej... To jest zdalnie sterowana technologia kontroli umysłu. Myślisz? To jest temat tabu UFO, czy tam jakieś spotkania. Do tej pory to ukrywają, bo uważają, że ludzie nie są gotowi. Ludzie mają prawo wiedzieć. Masz rację. I dużo ludzi to ujawnia. Wiesz. Ja słucham ludzi na internecie, którzy zdobywali swoją wiedzę i doświadczenia po 40-50 lat. Teraz tą wiedzę przekazują i ja już jestem, mam tyle lat, że ja chcę tą wiedzę przekazać, żeby następni ludzie wiedzieli, że młodzi ludzie, którzy nie wiedzą i nie mają wiedzy na ten temat, że nie jesteśmy sami. Są tak różne rasy, ja się zaczęłam interesować, jakie rasy są, formy życia we wszystkich, na planetach, we wszechświecie, na to. I obejrzałam, jest bardzo ciekawy, już parę razy oglądałam, wywiad Robert Odin, Amerykanin, który był pilotem wojskowym przez 30 lat i on, jak już miał 83 lata, to ostatni wywiad z nim przeprowadził, dwugodzinny prawie. I on zmarł w 2018 roku. I ja lubię jego słuchać. On opowiada, że jak był tym pilotem, to miał zakazane cokolwiek mówić ludziom, co widział. Nawet pod jego domem stał samochód z ciemnymi szybami i go obserwowali i kontrolowali, żeby on nic nie mówił, co on widział i co doświadczył. Lucia, wiesz... Kiedy jesteśmy przy tym temacie, ty mi pokazywałaś przed audycją, że masz też przygotowane materiały. Jestem ciekaw, co to za materiały, bo myśmy tylko tak bardzo zdawkowo mi powiedziałaś. Czy chcesz o tych materiałach opowiedzieć teraz? O tym przesłaniu dla ludzi? Tak. Okej. To jest taka moja rada.
Życie to wieczne wędrowanie człowieka. Nikt tego nie wie, co na końcu drogi czeka. Żyj tak, by nikt przez ciebie nie płakał, ale by cię wspominał dobrze poprzez wszystkie życia lata. Na ziemi bogactwem dziś jestem ja. Dopóki ja żyję, jego piękno mi gra. Bo idąc przez życie, co wezmę do rąk, z czym przyszłam na świat, z tym odejdę stąd. Zostaje mi miłość, jedyne co mam. Jej wystarczy dla mnie, choć całą ją dam. Im więcej rozdaję, tym więcej jej jest. Więc cieszę się, że mam taki piękny gest. Bardzo ci dziękuję. Ja chciałem właśnie w tym momencie naszym słuchaczom powiedzieć o tym, że ty jesteś również poetką. Piszesz wiersze. A to jest taka moja recepta na życie, krótko. Piękna. Słuchajcie. Ale jeszcze jedno, to jest to dla ludzi, a to moja recepta na życie. Bardzo proszę. Krótka. Nie żałuję, że pomogłam tyle razy niewłaściwym osobom. Nie żałuję, że zaufałam tym, którzy na to nie zasługiwali. Nie żałuję w życiu niczego. Ufam sobie i idę za głosem serca. Jestem zawsze sobą i nie żałuję okazanego dobra. Niech żałują ci, którzy tego nie potrafią docenić. Nadal będę mówić to, co czuję. Ten, kto tego nie potrafi, to niech żałuje. Bo czynić dobro zawsze się opłaca. I do mnie to dobro zawsze powraca, a to jest miłość, współczucie, szczerość, uczciwość, zrozumienie, szacunek, uprzejmość, pomoc, wsparcie, dobra rada, wybaczanie, wdzięczność, życzliwość. I to jest moja recepta na życie. No piękne, naprawdę. Wiesz, gdyby nie fakt, że jeszcze patrzę na twój list i jeszcze są rzeczy, których nie omówiłaś, to powiedziałbym, że to by było dobre podsumowanie, ale ja cię chcę jeszcze podpytać, bo mówisz o tym, że parę razy miałaś dane drugie życie. Oj, myślisz, jak policzyłam, to chyba ze 7. Czy możesz o tym opowiedzieć? Bo to też są chyba takie momenty w życiu, kiedy cię przebudzają te momenty. Ale wiesz co, może zacznijmy od tego, jak odnalazłam Boga w sercu. To jest ważne. Proszę cię. I niech wybaczą mi słuchacze, bo ja to doświadczenie życzę każdemu. Jestem wrażliwa i zawsze się wzruszam, bo to jest takie dla mnie wzruszające to, co ja doświadczyłam w życiu każdemu, żeby to samo doświadczył. Okej. Urodziłam się katoliczka, byłam ochrzczona, byłam u komunii, chodziłam do kościoła. Jak leciałam do pracy na Stare Miasto, wstąpowałam do katedry na Ojcze Nasz, szłam do pracy, modliłam się, ale nie dostałam tego, co prosiłam, natomiast dostałam inny dar. I po prostu przyjechałam do Kanady, byłam katoliczka, chodziłam do kościoła i na polską dzielnicę, potem chodziłam tutaj 10 lat, tu mieszkam 25 lat, od kiedy się tu sprowadziłam w 1997 roku, to tu blisko mnie na pieszo jest tam 15 minut spacerkiem, kościół katolicki Lady Fatima. No i tu chodziłam 10 lat. Zawsze siedziałam z lewej strony w mojej ławce, na 12 przychodziłam i to. I kiedy odrastał mnie po operacji mojej guza, 5 lat potem odrastał mi guz i ja poszłam, czekałam na radiation, wtedy miałam jechać do Polski na wesele mojej chrześnicy i ja poszłam do księdza w tygodniu na mszę i prosiłam, dałam swoje imię i nazwisko, żeby modlili się za mnie, jak na mszy wyczytuję tam za chorych, co się trzeba modlić. I ani razu nie dałam pieniędzy, ani razu nie wyczytał mojego nazwiska, więc przestałam chodzić, przestałam ufać w kościele. Natomiast moja koleżanka tutaj w moim bloku, Kanadyjka, ona mnie pierwszy raz zaprowadziła, to jest taki malutki kościół anglikański, chrześcijański. I ona tu mnie zaprowadziła i powiedziała do pastora i do tych ludzi, on tu znała wszystkich, żeby się za mnie modlili, że ja mam taki problem na ten. I ja w tym kościele, z katolickiego kościoła wychodziłam jak ze sklepu. Żadnych emocji, żadnych uczuć.
A tutaj, jak się ci wszyscy ludzie za mnie zaczęli modlić, to mnie ciarki przechodziły, wibracje takie czułam w ciele, ta energia od tych ludzi płynęła, że aż mnie łzy leciały. Czułam taką inną, nie wiem jak to wytłumaczyć. W każdym bądź razie i potem tak, ona potem mnie do innych woziła, potem ja szukałam, mówię, chciałabym taki polski kościół znaleźć, chrześcijański, gdzie się czyta Biblię, gdzie to. Znalazłam, jeździłam do Mississaugi, no to tam jest, ale przyjeżdżał ktoś po mnie samochodem, mnie zabierał. Ale jak zobaczyłam, że w tym kościele, jak zaczęłam czytać Biblię, jak zaczęłam po swojemu rozumować, że to, i zadawałam trudne pytania pastorowi. A dlaczego, skoro Bóg jest taki kochający, miłosierny i wszystko widzący, wszystko wiedzący, dlaczego tak doświadczał Joba? Ale w żadnym kościele chrześcijańskim, w ilu szukałam Boga, o tym się nie mówiło. Dlaczego nie mówiło się o tym, księga Ezekiela, że on widział to, co widział? To był prosty człowiek, on nie wiedział, ale to był statek kosmiczny, to były obce cywilizacje, co jego wzięli i to. W każdym bądź razie zaczęłam, już byłam taka confused, dezorientowana. I jeszcze jak ten ksiądz mi odmówił i nie chciał się modlić za mnie, więc ja odeszłam od kościoła, przestałam chodzić. I parę wieczorów, no to już będzie z 10 lat temu, parę wieczorów siedziałam tak na kanapie wieczorem i tak się kłóciłam z Bogiem. Gdzie jesteś? Gdzie ta twoja miłość? Gdzie to twoje miłosierdzie? Dlaczego pozwalasz, żeby małe dzieci umierały, żeby dobrzy ludzie cierpieli, żeby niewinni ludzie byli wsadzani do więzienia, a ci winni chodzą na wolności. Gdzie to twoje miłosierdzie? Ja już odchodzę do kościoła, odeszłam, ja już i w ciebie już zaczęłam wątpić, że w ogóle istniejesz, jesteś. I tak aż płakałam z taką złością i z takim żalem. I tak jak mówię, że bardzo, jakbym wojnę prowadziła z Bogiem. I to trwało może ze 3 miesiące. W nocy, jednej nocy mam sen, ale ja wierzę, że ja byłam poza ciałem. Mm-hmm. Mam Wiesz. Sen. Jestem, wchodzę do kościoła tego Lady Fatima, gdzie chodziłam 10 lat i staję przy swojej ławce i widzę cały kościół po jednej i po drugiej stronie siedzą sami Żydzi, mężczyźni w tych jarmułkach. Tak, ja. I stanęłam przy mojej ławce, czekam, że ktoś się posunie i mi da usiąść. To moje miejsce 10 lat, że ktoś mi pozwoli usiąść. Nikt się nie ruszył. I ja tak stoję i się zastanawiam, co robią Żydzi w katolickim kościele. Ale i tak nie wiem, czy zostać, czy wyjść. Ale tamten boczny ołtarz na wprost był, ta Maryja i te 3 dzieci, te trójka dzieci klęczeli przed tą Maryją, no takie figurki. Podeszłam tam do przodu, stoję przed tym ołtarzem i zastanawiam się, co mam robić, wyjść czy zostać? Ale odwracam głowę tak do tyłu, patrzę, już w pierwszej ławce wstaje jeden pan, i żeby mnie wyprosić. Więc ja nie czekałam, aż ono do mnie podejdzie, odwróciłam się na pięcie i wychodzę. Miałam zamiar wyjść z kościoła. I tu, gdzie moja ławka, gdzie ja siedziałam przez 10 lat, nie mogę. Drogę zastąpił mi Pan Jezus. To jest takie dla mnie bardzo wzruszające. Pan Jezus, ale nie stał na podłodze, taki ze 2 metry wysoki, stał w powietrzu, na górze. I ja tak podniosłam głowę i patrzę, i tak ręce wyciągnęłam i mówię, Jesus, I love you. Jezus, I love you. I tak trzymam ręce do góry, już mi i tak patrzy, a on ma oczy otwarte, jest żywy, w takiej białej szacie i taką czerwoną ma szatę przez ramię przewierzoną. I tak trzymam te ręce, ale już mi zaczęły ręce omdlewać i zaczęły opadać, to on się zniżył. Zniżył się na taką, nie na podłogę, i wziął mnie
za ręce, wziął moje ręce w swoje. I to ciepło od jego rąk przeszyło całe moje ciało, a w sercu poczułam takie uczucie szczęścia i miłości, jakiego nie znamy w życiu fizycznym, bo to jest, a łzy z tej szczęścia, z tej radości tak mi płynęły, jakby wodą ktoś lał. I te ciepłe ręce od niego i to uczucie, nie znam takiego słowa, żeby to wyrazić, jak to nazwać. W życiu nie znamy takiego uczucia fizycznym. I tak trzyma mnie za te ręce, a ja się biję z myślami, o co go prosić? Czy o to, żeby mnie z tej nogi uzdrowił, żebym się nie przewracała, bo tyle razy miałam rozbitą głowę i ręce w nadgarstkach połamane. Czy żeby mnie z tego guza uleczył, co mi odrósł i żyje z tym do tej pory. Ale jaki świadomy sen, bije się z myślami, o co mam prosić. Ale przychodzi mi myśl, już tak dużo dla mnie i cały czas mnie trzyma za ręce. I mówię tak, już tyle dla mnie zrobił, inni potrzebują może bardziej ode mnie, ale jak ja będę potrzebować, to on dla mnie też pomoże. I on nie prosiłam o nic. I dalej trzyma mnie i te ciepłe ręce i ta radość w moim sercu. I budzę się w nocy spłakana na poduszce, jeszcze mam ciepłe ręce i tą czuję tą szczęście, radość w sercu. To i dał mi odpowiedź. Czy w kościele, czy w parku, czy w domu, czy w sklepie, w Tobie jestem. Tak jak Jezus nauczał, idź do izdebki, zamknij się i tam rozmawiaj ze swoim Bogiem, który jest w Tobie. I od tamtej pory moje życie się zmieniło. Piękne. Lucja, ciągniemy tą opowieść i przechodzimy przez takie różne momenty w Twoim życiu, że czasem wydaje się, że mogłabyś obdarzyć tym wielu ludzi. Wydaje się to czasem aż materiał na książkę. Czyli nie zamierzałaś takiej książki napisać? Właśnie chciałam Ci powiedzieć. Napisałam swoją autobiografię od dnia urodzenia, co pamiętam z opowiadań. Jak ja się urodziłam, to ja miałam umrzeć. Mhm. Bo moja mama leżała po mnie w szpitalu 3 miesiące. Mój tata miał 2 moje siostry w domu. 4 i 5 lat, jak ja się urodziłam i mnie zawiózł do babci i prababci i one mnie wychowywały, no dokąd mama ze szpitala nie wróciła. I ja byłam tak osłabione dziecko, że one prosiły Boga i modliły się, żeby mnie zabrał, bo ja nie mogły patrzeć, jak ja cierpię. Byłam bardzo wątłe i jakieś takie słabe to dziecko. I wezwały księdza do domu, żeby mnie ochrzcił, bo bały się, że ksiądz nie zdąży przyjść. I tak mi imię wybrały, Łucja. I ksiądz zdążył, przyszedł, ochrzcił mnie. No i teraz prosiły Boga, modliły się, żeby zabrał, bo już dziecko ochrzczone. Bo... A ja zobacz, nie było mi dane umrzeć. No to pierwszy wiesz, raz. Z takim imieniem się nie da. Jesteś światłem. Potem słuchaj, drugi raz, jak miał, nie wiem jakoś, ale to cykl 7 lat i te 7, nie wiem dlaczego mnie, nawet 14 lutego. Są koło ciebie. Są koło ciebie. Nawet 14 lutego moje 7, 2 są moje urodziny. Walentynka. No tak. Tak. Lucja, wiesz co, mamy przed sobą 10 minut jeszcze. I ja bym Ci chciał zadać teraz pytanie, żebyś odpowiedziała też na to, bo powiedzieliśmy bardzo dużo o Twojej historii, a ja chciałbym Cię zapytać o to, jak Ty widzisz ten ostatni rok albo półtorej roku, bo chyba też widzisz to, że... Miałam o tym też nadmienić. Okay. Bardzo Cię proszę. Od pierwszego dnia, jak ogłosili w marcu to szaleństwo, nie uwierzyłam, nie przyjęłam do swojej świadomości. I do tej pory żyję w takiej świadomości, jakby się nic nie wydarzyło, jakby nic nie było. Żyję swoim życiem, nie wierzę w to wszystko i
U nas na początku tej niby tego szaleństwa premier Ontario ogłosił, że ludzie, którzy mają problem zdrowotny, medical condition i dzieci poniżej 2 roku życia nie muszą nosić masek. Ja nie oglądam telewizji od 12 lat, nie mam, ale ja znajomych się pytam, co tam powiedzieli, co się dzieje. No i ten. I ja jak już o tym wiedziałam, no to jeszcze zanim był nakaz maseczek, to ja wchodziłam do sklepu, już ludzie w maskach chodzili, I have medical condition. Okej, okay, szłam do sklepu. Mm-hmm. Potem już w tamtym roku, ja często nie mam samochodu, ale zamawiam taksówkę, czy w zimie, czy jak gdzieś potrzebuję dalej jechać. Oszczędzałam przez tyle lat, żebym miała teraz wygodę, jak już jestem w tym wieku. Gdzie mi potrzeba, zamawiam taksówkę i jak dzwoniłam po taksówkę, jak już był te maseczki wprowadzali, to się pyta operatorka, a Lucy, czy ty masz maseczkę? No, ja I have medical condition, ja nie mogę mieć maseczki. Okej, okay, oni se to naznaczyli. I potem, jak dzwoniłam następny raz, czy tam za którymś razem po taksówkę, Lucy, ty nie możesz mieć maseczki? No nie. A kierowca musi mieć? Nie, nie musi. Okej. Okay. Słuchaj, a ale jak ty... Znajomy i w maju chyba jeden z polityków włożył na stronę, website rządową, taką kartę... Okej. Okay. Exemption card. Face mask exemption card. Okay. Czekaj, widać? Tak, tak, widać. Okej. Okay. I jeszcze taką, co... Okay. I tu pisze, że I am exempt from provincial health officers regulation mandating face mask usage, wearing a face mask poses health risk to me. I potem jak on to wydrukował parę i jedną mi dał, to teraz tak, czy do autobusu wchodzę, czy do sklepu każdego, pokazuję kartę, jedna po sklepie chodzę bez maski, w taksówce bez maski, kierowcę, mamy takie... Na autobusy mamy takie presto karty. Aha. I to jest karta, wkłada się pieniądze w sklepie czy w jakimś tym depozyt i skanuję kartę, jak wsiadam do autobusu i na tą kartę mogę jeździć 2 godziny, w tą i z powrotem. My mamy tą samą kompanię tu w San Antonio. Tak? No tak. Właśnie, presto. I to jest dobre, bo wiesz, na ten. Poza tym... Ja ci chcę jeszcze dopytać o jedną rzecz. Ani razu nie miałam na sobie maski. Kiedyś do Costco pojechałam i mu pokazuję kartę na wstępie. Ona mówi, okej, okay. Ale na sklepie podchodzi do mnie młody chłopak i mówi, ale tu nie krzyczą, że na krzyk. Nie masz maski? Ja mówię, pokazuję mu kartę. Ale wiesz, ja ci przyniosę taką małą plastikową, a ja w torebce noszę od 1,5 roku taką awaryjną. Jeszcze ani razu jej nie miałam na sobie. A jak twoi znajomi, przyjaciele reagują na tą sytuację? Powiem ci, że są ogłupieni, bo oglądają telewizję. Mhm. Łykają jak pelikan żaby, to wszystko. Mhm. Ja nie oglądam, nawet nie wiem, co się dzieje. Ja oglądam na YouTubie ludzi, którzy nagrywają, którzy opowiadają, którzy lekarzy, którzy mówią prawdę. I ja znam prawdę. Ja od pierwszego dnia nie uwierzyłam i nie przyjęłam tu. Rozumiem. I dalej tak żyję. I żal mi tych ludzi, jak widzę, że 30 stopni, 2 maski mają na twarzy. Żal mi. Tak. Wiesz co, Lucyna? Boże, otwórz im oczy. Wiesz co? Ale powiem ci, kierowcy TTC wszyscy wiedzą, że exemption to jest i nie muszę karty mieć nawet, ale mam i nie muszę już nigdzie to. Mhm. Dla seniorów tutaj mamy taki mały community bus. Mhm. I on jeździ, ma krótką trasę, ale podjeżdża na 3 plazy, gdzie są sklepy, może zakupy zrobić, bank i tam inne to. I ci kierowcy mnie znają, bo ja ten basik używam. Nawet na lotnisko jadę za jeden przejazd, za bilet, gdzie taksówka kosztuje $75. Mm-hmm. A ja zamawiam sobie taki basik, to jest taki Wheeltrans dla ludzi, co na
Dla seniorów. Tak, ja mam zatwierdzone, ponieważ no, mam ten troszkę niedowład nogi. To nawet na lotnisko jadę sobie za $3, a nie za 75. Bukuję wcześniej tydzień i... Lucja, ja ci chcę życzyć dużo dobrego, zdrowia przede wszystkim, żeby to twoje zdrowie wracało powoli do normy. No to bo... ja jeszcze w następnym odcinku opowiem ci, jak mnie znajomi przyjechali żegnać się ze mną dzień przed moją operacją. Ja miałam guza na pół głowy i polska lekarka mnie leczyła 4 miesiące na stres. Mm-hmm. A ja co tydzień w nocy wołałam ambulans, bo jak już czułam, że mi duży palec u nogi drętwieje, to się stało w hotelu w Mariocie, gdzie pracowałam w centrum. Ja straciłam na prawie 1,5 godziny przytomność. Guz był tak duży, że nie, jakby nie szybka operacja, to już by mnie dzisiaj nie było. Ale mówię, to nie moja kolej jeszcze. Jeszcze przede mną tak, chyba tak, mam jakąś misję do spełnienia. Na pewno, wszyscy mamy, wiesz. Ja ci chcę życzyć, żebyś tak trzymała, z takim optymizmem. I słuchaj, mamy za sobą 1,5 godziny nagrania i będzie to podzielone na dwie części. Jeszcze mamy trochę, tak? Wrócimy. Jak ja doświadczam obecności mojego opiekuna duchowego, to tak. Następne jest tak wzruszające, że... Ale ja dzisiaj już podziękuję i tobie, i naszym widzom. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że to opowiadanie Lucji wam się spodobało, więc jeśli tak, to piszcie w komentarzach, co byście dodali do tego opowiadania Lucji. Może macie jakieś pytania, a może chcecie sami opowiedzieć swoją historię, to napiszcie do mnie. Ja dzisiaj tobie, Lucja, dziękuję. Życzę ci dobrego dnia. Dobrego dnia, tym bardziej, że... tych wszystkich, którzy będą nas oglądać. Dzięki przekażę. A ja to życzę dobrego dnia, dlatego że u ciebie jest dopiero godzina 14:02, chyba 30, tak? 2:35. Więc przed tobą jeszcze kawał dnia. Życzę ci dobrego dnia. Trzymaj się zdrowo. Pozdrawiam i wysyłam do ciebie światło, miłość i pokój do twojego serca. I ja ci z nawiązką oddaję. Trzymaj Dziękuję. Się. Pa, pa. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia.